Cześć, witam was drodzy fani gier fabularnych na kanale Klimaty RPG. World War Cthulhu The Darkest Hour jest to setting do Zew Cthulhu przenoszący graczy w realia II wojny światowej, wydany w 2013 roku przez brytyjskie studio Cubicle 7. I słowo brytyjskie jest tu kluczowe, o ile sam oryginalny Zew Cthulhu zawsze był odczuwalny amerykański sposób palpowy, to tu dostajemy wręcz odwrotne podejście, bardziej europejskie, co stanowi swego rodzaju przeciwieństwo do Achtung Cthulhu. W założeniu World War Cthulhu autorzy chcieli pokazać, że ludzkie okrucieństwo wojny potrafi być bardziej przerażające niż istoty z mitów Cthulhu. Z drugiej strony, tak okrutna wojna te istoty swoim złem przyciąga. Autorzy starają się pokazać tragedię ludzi na tle prawdziwych wydarzeń, często korzystając z autentycznych relacji świadków wojny. Gracze wcielają się w agentów brytyjskiego wywiadu, należących najczęściej do specjalnej komórki zajmującej się zdarzeniami nadnaturalnymi. Podręcznik jest oparty o mechanikę Zew Cthulhu w wersji 6, jednak dodatek World War Cthulhu London, który zostanie zaprezentowany w jednym z kolejnych odcinków, konwertuje całość do mechaniki w wersji 7. Poznamy organizację brytyjskiego wywiadu i jego poszczególne wydziały, w tym obszernie wydział, którego częścią są nasi bohaterowie. Rozdział o tworzeniu postaci wprowadzi nam zmiany w mechanice, specyficzne umiejętności i odpowiednie dla settingu zawody. Poznamy metody i procedury działania wywiadu. W rozdziale dla strażnika tajemnic pozna nakreśleniem ram, w jakie będą zwykle wpasowywały się przygody, znajdziemy niezwykle ważny element, czyli historyczny opis poszczególnych teatrów działań i pomysły na przygody zaczerpnięte z wydarzeń historycznych. Znajdziemy rozdział o istotach z mitów. Znajdziemy tu także w postaci NPC-ów znane postaci historyczne Wielkiej Brytanii, które zapewne spotkamy podczas przygód. Dla podszkolenia się z historii można zapoznać się na przykład z filmem Czas Mroku, a w oryginale jest to właśnie The Darkest Hour. Następnie dwa rozdziały z dodatkowymi zasadami oraz opisem sprzętu, jego dostępności i cen w poszczególnych rejonach.
Na koniec podręcznik oferuje nam sporą mini kampanię rozgrywającą się we Francji Vichy. Dostaniemy tu szczegółowy opis settingu, a także jak zwykle u Cubicle 7 mnóstwo NPC-ów ze świetnym opisem sposobu odgrywania każdego z nich. Ta kampania to naprawdę kawał świetnej roboty. Co do podręcznika, twarda okładka, gruby papier, przez co podręcznik wygląda na znacznie grubszy niż te 200 paręnaście stron. Podręcznik jest opatrzony naprawdę ładnymi, klimatycznymi ilustracjami w czerni i bieli. Wszystkie trzymają bardzo podobny poziom. Pierwsza kampania, jaką możecie znaleźć na naszym kanale, to właśnie World War Cthulhu, choć pochodzi ona ze wspomnianego wcześniej podręcznika World War Cthulhu London. Spotkałem się kiedyś z paroma zarzutami, że jest tam mało Cthulhu, ale właśnie tak ma być. Tu opowiadamy o wojnie, o ludziach, o autentycznych wydarzeniach, a mity Cthulhu są często albo trochę niedopowiedziane, albo pojawiają się gdzieś na samym końcu.